Wydaje mi się, że to po prostu było proszenie się o guza. Ale... Bardziej mi chodziło o to, że z takimi zawodnikami jak Selfie czy Hikyu, na których będzie większy priorytet nastawiony, żeby im wykluczać postacie albo jakieś zabierać, tutaj Klet będzie mógł mieć szansę na pojawienie się częstsze, ze względu na to, że po prostu takie matchupy dla niego optymalne będą się pojawiać na górnej alei, ale rzeczywiście nie sądzę, żeby to był taki must have Fina, który widzimy jak, nie wiem, Korki czy Kay dla Dawidsonka w poprzednich sezonach. Zawodnikiem, na którego ja będę patrzył akurat w tym spotkaniu, będzie Behave, dlatego że wczoraj nie mogłem go po prostu dostrzec na tej mapie, a wiemy, że ten zawodnik po prostu potrafi. Jak sam napisał, poświęcił się na rzecz drużyny. Gracz Sejuani. Piękna, piękna sprawa, piękna sprawa. Tak samo jak chodzi... piękną sprawą jest wykluczona karma. I właśnie o tym, tylko z drugiej strony chciałem powiedzieć to samo, jeżeli chodzi o ten draft, nie piękną sprawą jest właśnie to wykluczona karma. Ja się cieszę, ale Talia zbanowana to nie jest coś, co widzimy aż tak często. Warsi tym grywa. Przede wszystkim, to tak. Jest wykluczenie celowane. Około 150 gier na samej solo kolejce. 9 dokładnie. No właśnie, więc ten zawodnik pokazuje, że potrafi zagrać samą Talią. Ale również w profesjonalnych rozgrywkach, jeżeli chodzi o chyba brytyjskie, właśnie jeszcze w Enclave, wydaje mi się, że to Talię ogrywał, ale również na polskiej scenie w tych drobnych próbach ona się pojawiała, więc to nie jest tak, że Rogue tutaj musiało nawet zaglądać w solo kolejkę. Znasz Warsiego, Talia jest w dziwnym miejscu obecnie, tak naprawdę tylko koneserzy się jej podejmują, chociażby Yukal, jeżeli chodzi o koreańskie realia, do których często będę się odwoływał, tak czy owak, koneserzy na pewno potrafią z tej postaci wycisnąć bardzo, bardzo dużo, więc nie dziwi mnie to wykluczenie. Pierwszy wybór dostępny dla Pride i to będzie Niko. Nic dziwnego. Wydaje mi się, że ta postać w obecnym momencie, znaczy w obecnym rozstawieniu mety jest naprawdę silnym flexpikiem. Tak, sam mówię, że to jest twój S-tier i tak, tak, to jest dla mnie S-tier. Naturalnie będzie się znajdował jako te pierwsze. Chociaż oczywiście Sivir nadal dostępna, no i ta Sejuani, która cały czas nam przemyka dla Behave'a, sądzę, że będzie jak najbardziej odpowiednim wyborem. Wczoraj chociażby nam pokazywał, że no... Ty go nie dostrzegłeś, ale mimo wszystko sądzę, że tą służbę wykonał w naprawdę przyzwoitym stopniu. Niestety widziałem te ultimate'y, które nie były trafiane i to jest kluczowe w przypadku akurat tej postaci. Mm. I Sivir do tego dołożona. Bardzo. A propos S-tierów, wydaje mi się, że obecnie idziemy po prostu po tier liście. Jeżeli chodzi o Niko, zarówno na środku, jak i na topie jest to bardzo, bardzo silna postać. Gra na podglacial augment oferuje mnóstwo przestrzeni w teamfightach. Patrz na Rogue Esports Club, kiedy nie wiesz, gdzie chcesz iść jeszcze ze swoim team kompem, Sivir, ale również i Sejuani. To są wybory, na które z pewnością będziesz się decydował. Co ciekawe, Baton ma swojego charakterystycznego Jarvana. Wczoraj miał niezły early game na Olafie. Chciałbym to przypomnieć. Jarvan jest jego taką go-to postacią. Właśnie takim kledem Fina jest Jarvan dla Batona. I również jest to niezłe zestawienie w Sejuani, więc ciekawi mnie, że ta postać została przepuszczona. Z drugiej strony jeszcze Pride. Zakładamy tego Jarvana właśnie w lesie. Ale z drugiej strony ciągle to są dwa flexpiki, którymi ta drużyna z niebieskiej strony operuje. Nautilus. Okej, okay, prawdopodobnie, nie, no na pewno na rolę wspierającego. Przeciwko Sivir jest potencjał na Kotka. Tutaj wydaje mi się, że jest potencjał na Kotka. Oczywiście Nautilus jest dość dobrą odpowiedzią przeciwko potencjalnej Yumi, ale Sivir, Yumi i potencjalne bany we strzelców. O tym nie możemy zapominać, że jeszcze Pride swojego strzelca nie wybrał, chyba że Yashiro miałby wziąć w swoje ręce Teniko. Tak, do tego już wykluczona wcześniej sama Zaya. I mówiłeś o tym, jest potencjał na Kotka, mamy Yumi, ale także mamy Kotwicę przeciwko niemu i to jest ten matchup, który chyba jest najsilniejszym, jeżeli chodzi o skontrowanie Yumi na dolnej alei. Bardzo dużo niuansów, bardzo dużo niuansów, bo jedną z taktyk, które możesz w tego typu zestawieniu uskuteczniać, to jest wystawienie Yumi na Kotwicę, przyjęcie Kotwicy i szybka ucieczka do Sivir, kiedy grasz z healem oraz Ignite'em, czy z healem oraz Exhaustem, możesz sobie na to pozwolić, bo musisz uważać, bo mimo wszystko na możesz ma bardzo zostać zmanszotowany i możesz zostać zmanszotowanym. Nie zapominajmy, Nautilus dostał drobne nerfy, co sprawi, że te obrażenia będą nieco... 20. Wbrew pozorom jest to całkiem sporo, jeżeli policzysz, że Yumi ma 400 punktów zdrowia, teraz oczywiście troszeczkę więcej, bo stało to wzmocnione. Tak czy owak, nie jestem zdziwiony tym wyborem Kotka. Wydaje mi się, że w perspektywie kompozycji, którą ma Rogue Esports Club, kocham Yumi z junglerami, którzy wbiegają przeciwnika. Skarner, Olaf, Sejuani, to na pewno są te S-tiery dla mnie do Yumi. Po prostu wjeżdżasz w rywala, ona odpala swoją książkę i dużo osób jesteś w stanie po prostu unieruchomić. Tak jak mówiliście też wcześniej, Rogue w drugiej rotacji celuje właśnie w strzelców, ale Pride wyklucza Vladimira, który wczoraj Selfie dostał MVP. Ja sądzę, że nie bez powodu, kiedy przypomina mi się ten one shot. Tak, też po prostu w głowie zobaczyłem tak Sivir upadający. Biedny trener. No, to były trzy umiejętności, 100-0. Gdzie,
gdzie jest ten gif? Na Twitterze Ultraliga. O, i też tak, można... tak, polecamy. Małpa Ultraliga. Oczywiście pamiętajcie o naszych kontach na Twitterze. Mówię tutaj o Ultralidze. I też selfie na pewno pokazał na tym Wladimirze bardzo dużą pewność siebie, bo jeżeli chodzi o build Rush Ramadona, to nie jest coś, co widzimy na co dzień, ale na pewno wynika to z jego pewności. Właśnie to jest też coś, co zaznaczyliście wcześniej, indywidualności Rogue. Myślicie, że to wynika z takiego planu ogólnie na grę i tę drużynę, czy jeszcze po prostu Rogue nie jest aż tak zgrane? Sądzę, że przede wszystkim w tych pierwszych wydaniach ich spotkań będą przeważały umiejętności indywidualne, bo to są umiejętności, które zawodnicy nabywają od samego początku ich kariery i te szlify, które muszą wykonać w kontekście gry drużynowej. I oni ile sklimują? Tydzień, dwa tygodnie? Dokładnie. O czym my tu w ogóle mówimy, to jeszcze nie jest drużyna w pełnoprawnym tego słowa znaczeniu. Mamy Wiktora. Sądzę, że dla Selfiego to też jest jeden z bardziej popularnych championów, jeżeli chodzi o jego solo queue, ale być... Varshi i Cassio. To może być również Cassio Peja na bocie. Gdyby nie to, że jest to Varshi, bo zdecydowanie ta postać nam się z nim kojarzy, ale wydaje mi się, że Cassio Peja akurat jest całkiem niezłym wyborem przeciwko Sivirumi o tyle, że z Nautilusem możliwość trafienia kotwicy, dorzucenia do tego miazmy i szybkiej kombinacji obrażeń. Jest to realna możliwość, niewątpliwie jest to trudne. Chyba miałeś rację. Mhm. Bo wydaje mi się, że zapominajmy, że Niko też może udać się na dolną ładnię. Tak, tak. W obu zestawieniach to jest dobry pomysł. Lubię ogólnie przeciwko Niko Sivir widzieć magów na bocie, bo wydaje mi się, że oferują nieco więcej w kwestii szybkiego puszowania fal, a niekoniecznie nas narażają się na te późniejsze power spike. Mhm. I mam takie wrażenie, że to rzeczywiście będzie Niko na bocie, ze względu na to, że Varshi lubi grać u Cassiopeią. I bardzo chciałbym zobaczyć tutaj Kamilkę na środku. Nie będzie. To może być super ciekawe zestawienie, bo niezależnie od tego, która z tych postaci się pojawi, de facto to może być nawet Kamil na topie przeciwko Gnarowi, bo nie zapominajmy, że to również jest zestawienie, w którym trafienie hookshota i wjazd Sejuani, Gnar na formie mini jest bardzo podatny na ataki. To jest dużo tutaj takich spicy matchupów, tak bym to określił. I uwielbiam to przede wszystkim, że mamy aż tak dziwne kompozycje, tak nietypowe, tyle nowych czempionów nam się pokazuje. Ciekawe. Bo trochę zostaliśmy przyzwyczajeni do Ezreala, Lucjana, Kajsy na bocie cały czas. Teraz jaki mamy recykling tych czempionów. Pojawia się Gnar, jest Kamil, mamy Wiktora. I obecne przypisania? Niko. Wydają mi się najlepsze. Ostatnia sekunda. Mhm. I tak, rzeczywiście. Jestem fanem. Z obu stron. Zarówno jeżeli chodzi o Pride, tak jak mówiłem, ta Cassiopeia w połączeniu z Nautilusem to jest terror. Kto nie próbował na solo queue, to naprawdę polecam. Ale jeżeli chodzi o Yumi na środku, wydaje mi się, że ten Wiktor był antycypacją Yumi na midzie. Aha. Zauważcie, że sposobem, w jaki Yumi zazwyczaj chce grać na środkowej alejce, jest puszowanie fali i potem obijanie przeciwnika. Co robi Wiktor? Robi augment lasera i po prostu klika na falę i mówi sayonara, więc tutaj na pewno Rogue Sports Club wydawało mi się troszeczkę o krok do przodu, jeżeli chodzi o tę fazę wykluczeń oraz wyborów, bo Kamil na topie przeciwko Gnarowi to jest matchup, w którym nie tylko tarcza pasywna da ci bardzo dużo, ale również jednym z największych bolączek Gnara jest wystawianie się na twardą inicjację przeciwnika. Kamil Sejuani brzmi jak multum twardej inicjacji. Zresztą tak od zarania dziejów, kiedy był już Gnar w samym League of Legends, Kamil była najlepszym wyborem przeciwko niemu, ze względu na to, że po prostu skracasz dosyć szybko dystans, nie dajesz tarcza, czasu ultimate na to, żeby zestakować furię i żebyś po prostu przemienił się w mega Gnara, więc tutaj mega mi się podoba, że Finn podjął się znowu takiej agresywnej roli, czegoś, co może zdominować pojedynek jeden na jeden. I to, co mnie ciekawi najbardziej w kontekście górnej alejki, który będzie Keystone dla Fina? Bo są trzy możliwości. To może być Conqueror, to może być Kometa i to może być również Prezbia. Grass of the Undying. I tego bym się nawet spodziewał. Wydaje mi się, że Grass of the Undying jest tutaj możliwością, którą możemy zobaczyć. Pamiętajmy, że w tego typu zestawieniach on się bardzo często pojawia jako po prostu ścieżka na wzięcie Resolve. Mhm. Temat został wyczerpany, nie mam tutaj nic do dodania, więc jedyne, co mogę zrobić, to przejść do komentatorów. Fantastyczne drafty, Rajon. Tak to Champions Select oglądało się z przyjemnością. Tak, i Pride mi imponuje tym, jak dostosowują się do ruchów przeciwnika. Oczywiście możemy mówić o tym, że Rogue pewnie ma trochę bardziej poszerzony ten champion pool, może tutaj bardziej rotować tymi bohaterami, ale też widzę spory i ciekawy zamysł ze strony Pride. To może być bardzo ciekawa drużyna w perspektywie całego sezonu. Pytanie, jak już wiesz, postacie to jedno. Czas później nim poklikać i jak indywidualnie poradzą sobie zawodnicy Orłów na Akademię LEC. No przekonajmy się, do tej pory Pride ani razu nie wyglądało na Rogue Esports Club jako organizacja, to oczywiście Pride dokonywało solidnych zwycięstw w tamtym sezonie, ale kiedy przychodziło do Devil's One, kiedy przychodziło do Rogue Esports Club, jednak to były za wysokie progi na Pride'ów nogi. Teraz przekonajmy się, oczywiście składy zmieniły się z jednej i drugiej strony, więc nawet nie wiem, czy warto przywoływać te wszystkie statystyki, ale na pewno gracze wracają na swoje komforty. Mamy tutaj Jarvana dla Batona i szczerze nie ma ani jednego czempiona, który
bardziej kojarzyłby mi się z Batonem jak Jarvan. Tak, on grał tym księciem Demacji, nawet gdy Jarvan nie był w mecie. Tak, on po prostu uwielbia tego, a gdy już jest w mecie, to w ogóle nim spamuje, więc ten wybór w ogóle nie zaskoczył, ani przez moment nie rozważałem, żeby to kolor nim zagrał. Wiedziałem, że Baton tutaj nam się pokaże na postaci z Demacji. Tak, i pamiętajmy, że Gnar będzie miał naprawdę ciężką sytuację, patrząc na połączenie Kamil oraz Sejuani. Jeżeli Behave będzie się pojawiał na górnej alei, często po prostu możemy widzieć kolora, który będzie musiał grać pasywnie. Yumi po raz pierwszy w Ultralidze. Oczywiście gracze musieli poczekać, bo dzisiaj dopiero mieliśmy materiał od Tomka Milaniuka. Wczoraj ani razu nie oglądaliśmy. Wiesz, po prostu wcześniej nie wiedzieli, jak grać Yumi. Teraz obejrzeli pre-show i teraz reakcja, aha, a może to nie kupuję butów, aha, to nie biorę flasha. Więc Tomek Milaniuk kieruje tutaj Ultraligę swoimi merytorycznymi informacjami. Będziemy śledzić, jak ta pierwsza Yumi w Ultralidze sobie poradzi. Tak, Yumi jest na dolnej alei, tak jak mówiliśmy, również agresywne i ciekawe zestawienie na topie. Za to po środkowej alei w teorii niczego bym się nie spodziewał, patrząc na wybory, bo żaden z nich nie preferuje tutaj przesadnej agresji, ale spójrzmy, co wczoraj wyczyniał Selfie na Wladimirze. Właśnie, na Wladimirze, który też nie jest specjalnie agresywną postacią, jeżeli chodzi o sam laning phase. Natomiast on po prostu zapewnił nam prawdziwe show, także tego zawodnika będę obserwował, bo jeżeli mamy mówić o najbardziej utalentowanych mechanicznie graczach w naszym kraju, tak w ogóle, to Selfiego będziemy zaliczać do ścisłej czołówki. I jak podkreśliłeś, wczorajszy mecz jest tego dowodem. Miejmy nadzieję, że ten mecz będzie kolejnym. A na topie Kamil. Na analizie była mowa, troszeczkę ty też nawiązywałeś, bardzo dobry matchup dla Kamilki. Kiedyś Gnar był metą i ogólnie gdy Gnar był popularny, z reguły był jednym z czołowych top lanerów, takim królem górnej alei był zawsze, ze względu na jego uniwersalność, dobry na linii, dobry w teamfightach. Dlatego Kamil zawsze była niezłym wyborem. Jesteś tak wrażliwy w formie mini, a Kamil zawsze może się do ciebie dobrać się do twojej skóry, zwłaszcza kiedy Sejuani będzie za rogiem. Ależ wywiózł tutaj swojego przeciwnika Finn. Mówiłeś o tym, że Gnar mini jest wrażliwy. Ten większy również sobie nie za bardzo poradził w perspektywie Kamilki od Fina. Ten zamiast gra z Pov the Undying zdecydował się jednak na dużo większy potencjał do obijania. Także jest ta kometa i naprawdę kolor już na samym starcie bardzo duże kłopoty. Teraz jednak się odbije. Użył teleport i to warto zaznaczyć, bo jeżeli teraz przyjdzie Behave i zostanie wyłapany, zostanie zniszczony, no to bez teleportacji może stać się tragedia. I to jest w ogóle tragedia już teraz. Fakt, że musiał użyć teleportacji, powiedziałeś, jakie mają to konsekwencje, ale popatrz na jego ekwipunek. Ja tam nie widzę Warda, ja tam nie widzę żadnego sustainu, więc jeden dobry trade od Fina i rywal ma pograną linię. Tak, nie może cofnąć do bazy, bo straci plate'a, może dwa, może falę minionów. Także Finn tutaj w tym momencie ma naprawdę wolną rękę i nie dziwi się, że Behave się pojawił. Nacisnąć na odcisk. Prawdopodobnie będzie szukał takiego sposobu. Flash od Selfiego nam idzie, jak widzieliście. Tak, ale pochwalmy też Pride, bo bardzo ładnie wymusili tutaj błysk od Selfiego. Ten będzie musiał grać nieco bardziej pasywnie, ale wiem, że Rogue jest to drużyna, która bardzo dobrze zdaje sobie sprawę z ich punktów mocy, z ich zalet i z pewnością Behave będzie szukał okazji przy graniu a propos topa, ale z drugiej strony również Pride, spójrz jak inteligentnie rozstawiło wizję właśnie w tej części mapy. Także on na pewno tam nieświadomie się nie przemknie. Zawsze Pride będzie wiedział, że w okolicy jest właśnie dżungler drużyny przeciwnej. Także obserwujmy. Sejuani oraz Jarvan to są postaci, które mogą gankować przed szóstym poziomem, ale dopiero po uzyskaniu ultimate'a te ich zasadzki są naprawdę zabójcze. Na bocie radzi sobie całkiem nieźle Yashiro, ale creepy nie są wybitne, nie tylko traci ich kilka, ale również ta fala idzie w kierunku Rogue Esports Club, więc kolejne powinny być tutaj punkty na korzyść Hikyu, ale na pewno warto podkreślić, jeśli mierzysz się na jedną postać, tak. Kiedy grasz na Yumi, de facto mierzysz się na jednego rywala, silnego, jak to mówił The Fake One w swoim materiale, ale jednego. A Cassiopeia jest specjalistką od terroryzowania pojedynczych celów. Po prostu maksujesz podwójny kieł, 5 punktów E na start, masz do tego idealną runę Face Rush, CC Nautilusa dla asysty, jesteś w stanie kompletnie zniszczyć Hikyu po dobrej kombinacji. Tutaj oczywiście tym game changerem będzie miazma rzucona od Cassiopeii, bo ona oczywiście przygwoździ potencjalną ofiarę do ziemi. Nie wyfleszujesz, nie uciekniesz, zaaplikuje ci bardzo dużą ilość obrażeń. Kontrolę tłumu dostarczy Nautilus,
brzmi jak przepis na zabójstwo. Tylko jeżeli tutaj Hikyu do spółki z Raxo będą grali niezwykle inteligentnie i całkiem defensywnie, bo ten duet trochę robią? Do tego predysponuje. Yumi może obijać z dystansu, Hikyu może dobijać creepy w całkiem bezpiecznej pozycji. Tutaj nie powinno się w teorii nic złego stać, ale jeżeli jednak będzie okazja, to mogą po prostu upaść. Patrzmy na buildy, bo tu jest też ciekawa historia opowiadana. Kolor, wielka defensywa, tutaj Ruby Krystal, a tutaj Doran, oczywiście taki start buty, żeby trochę zwiększyć mobilność, której brakło, oczywiście Finn będzie starał się ukarać. On zdecydował się tutaj na Sheena, więc na pewno duży potencjał do zabójstwa po dobrej kombinacji umiejętności. Widzimy też ulepszone pasyw dla Wiktora, stawia tutaj na Wave Clear, ale przede wszystkim Behave z bardzo ryzykownym ruchem. No właśnie, oddał smoka, tak po prostu. Niski poziom punktów zdrowia i bardzo podoba mi się współpraca duetu Varsz i Baton. Stwierdzili, że najpierw przepchniemy Wiktora, żeby ten nie mógł w żaden sposób pomóc, dopiero później doskoczymy do Behave'a, który nie radził sobie i 7 minuta wybiła na zegarkach, a smok oceaniczny, uwielbiany przez wielu zawodników właśnie na tym etapie, trafia na konto Pride. I porozmawiajmy dlaczego, bo Ocean Drake miał nie za dobry PR. Wszyscy mówili, o rale, najgorszy, każdy chciałby zobaczyć Infernala, każdy chciałby zobaczyć Mountain Drake'a, ale jednak jest powód, dla którego wszyscy ekscytują się nim na samym początku rozgrywki. No właśnie, chodzi o to, że szczególnie solo lanerzy Górna Aleja, kiedy wdają się w wymiany, mogą po prostu później nieco się wycofać i ta regeneracja następuje. I na wczesnym etapie gry robi to największą różnicę. Jest to faza linii, jest to faza, na której ten dodatkowy czynnik potrafi naprawdę wiele zmienić. Dlatego w perspektywie szczególnie gier turniejowych jest to bardzo cenny żywioł. To jest dosłownie do rany przyłóż Ocean Drake, tak zwłaszcza gdzie tych ran wiele odczuł Gnar na topie. Teraz za każdym razem, kiedy uda się w niekorzystną wymianę, wycofa się pod wieżę, przecieka chwilę, miniony podejdą, a i będzie o wiele bardziej zregenerowany. Tak, i środkowo Aleja, tutaj szykuje nam się gang selfie do spółki z Behave'em. Zobacz, Behave też nie znalazł specjalnie jakiejś fajnej ścieżki. Należy pochwalić Batona, że ten reagował na ruchy przeciwnika, a Górna Aleja tam, wiesz, w teorii było wystawione danie i być może teraz jednak będzie próba przynajmniej jego przygotowania. Na razie mówiłeś o Behave'ie, wywołałeś go dosłownie z lasu, wejście w kolora, ten jednak się broni, jest stun, jest kamień! Jeden na dwóch znajduje zabójstwo i co więcej, skakuje na Behave'a. Ten z czerwonym wzmocnieniem musi tu poczekać na Warsiego, kolor faktycznie zwiększa dystans flashem. Behave będzie musiał się ewakuować, lecz nieskutecznie. Ten flash był daleki od idealnego i Warsi wykorzysta słabość. Double kill dla Pride, również na bocie, mamy akcję. Również na dolnej alei zostanie wyłupany Hikyu. Pride w tym momencie 3-0 na Rogue Esports Club. Behave, nie oglądaj tej powtórki, bo będziesz cierpiał. Ten błysk był po prostu przeciętny, słaby, tragiczny. I na dwóch frontach Pride świętuje zwycięstwo. Co się wyprawia? Natychmiastowo zwiększają przewagę w złocie i do 10 minuty w bezpośrednich pojedynkach po prostu triumfują. Wróćmy do powtórki. Finn bardzo mocno zaufał swoim umiejętnościom, jak i umiejętnościom kolegi, ale tutaj kolor absolutnie Erkom zmienił całą sytuację. Stanął przy ścianie, wrzucił ich w nią, a tutaj mamy dalszą powtórkę. Ej, Behave czekał, czekał, to okej, okay, można powiedzieć. Wiedziałem, że oni to zrobią. Najtrudniejszy flash na Summoner's Rift, tak? Nie ma grubszej ściany, którą da się przeflaszować. Lecz na bocie, ja tutaj zwróciłbym uwagę, to jest niesamowite, bo ta kombinacja wydraftowana, ten flex Cassiopeii po prostu zadziałał świetnie. Produkcja bezlitosna, ale z drugiej strony, Michale, czy musiał już w tym momencie przynajmniej sforsować się do tego błysku, bo ja uważam, że to nie była ta konkretna sytuacja, w której był zmuszony, aby forsować się do tak trudnej ucieczki, bo to nie jest łatwy błysk, umówmy się. Nawet na tym najwyższym poziomie, jak widzimy, bywają takie błędy. A teraz oczywiście nie ma wielkiej tragedii dla Rogue Esports Club. Na pewno tutaj mogą się z tego otrząsnąć, ale to jest po prostu interesujące ze strony Pride patrząc. To jest ich drugi dobry start. Wczoraj na Wisłę było to samo, tylko teraz kto inny był architektem? Wczoraj to 5-0-3 Olaf Bieler. I to Baton był zdecydowanie królem wczesnego etapu rozgrywki. Teraz Pride zrobiło to dzięki swoim lanerom, teraz zgarniają czwarte zabójstwo. Mało tego, Selfie miał dostępny błysk, wrócił mu już na rotacji, ale również go spalił i 4-0 na wszystkich liniach. Są triumfy dla Pride. Przecieram oczy, tak dobrze widzę, to jest 4-0 dla Pride. I Rogue Esports Club naprawdę przegrywają w liniach i okej.
Na pewno przed Ultraligą byliśmy pewni, że ich zgranie może nie być wybitnym, oczywiście ich wybitną cechą, potrzebują czasu, by się rozgrzać, dopiero zaczęli screamy, była o tym mowa, dopiero ten skład się uformował. Więc drużynowo dajemy im pewien upust. Ale że indywidualnie to są akcje dwóch na dwóch, to są akcje jeden na jednego, dają się tak wyłapywać, to jest wręcz nieprawdopodobne. Ale również wczoraj na analizie pochwaliłem za bardzo solidny wczesny etap rozgrywki Batona i on po raz kolejny nam to prezentuje. Teraz jednak mamy akcję. Ten Herald podbierany, nawet jeżeli poświęcał kolora, pytanie, czy to będzie w czy tym momencie. Czy w ogóle go poświęcą, ponieważ broni się naprawdę dzielnie, niczym lew, odważny kolor, ale drugie haki od Fina dadzą mu zabójstwo, czy zginie? No zobaczmy, bo Baton jest bardzo blisko. Nie dysponuje ani ultimatem, ani flashem i nie wiem, czy powinien pójść na midzie. Zamieszanie, CC trafia, ale selfie bezpieczne. No właśnie, nie udało się tutaj wyłapać selfiego, on bez błysku, także być może mogli to lepiej rozegrać również na górnej alei. Nie ma sukcesu, ale podsumujmy to sobie. Kolor upadł na górnej alei, ale za to na rzece został podebrany Herald dla Pride, także myślę, że mogą tutaj to traktować w kategorii zwycięstwa. I oczywiście to jest dopiero drugi ich mecz, ale widzimy pierwsze tendencje, wysoki priorytet na Heralda. Wczoraj Baton po prostu czekał w 10 minucie już przy Heraldzie, aż ten tylko wyłoni się, natychmiastowo go zgładził tutaj. W 12 minucie, więc bardzo nie tylko często go biorą, ale po prostu szybko zdejmują z mapy. Ostatnio też był poprawnie wykorzystany, więc patrzymy, jak teraz Trinket będzie rzucony przez Batona. No i będzie przejmował również Kraba. Pamiętajmy, że jest to całkiem fajne podebranie w kontekście Smoka. O, plejty zostały. Tak, tutaj nie było dżunglera. To jest po prostu Yashiro i X-Charm na Hikyu i Raxo. I prawie trzeci plate wzięty. Świetny early game dla Pride, tylko proszę, niech ten mid game będzie lepszy niż wczoraj. I to jest zawsze to pytanie, które zadajemy sobie jako komentatorzy. Drużyna, która nie jest faworytem, może wyjść solidnie z wczesnego etapu rozgrywki, ale co jeżeli przyjdzie do sytuacji baronowej, do sytuacji próby kończenia rozgrywki? Czy to również im się uda? To jest na pewno wielki znak zapytania, ale póki co idzie naprawdę świetnie. Naprawdę? Herald nie weźmie wieży, ale tyle plate'ów, fantastycznie, kolejne będzie łatwiej wziąć. Znaczy, łatwiej, nie łatwiej. Selfie w tym momencie wrócił z kolejnym ulepszeniem swojego pasywu. Selaser będzie czyścił falę minionów, no właściwie jednym atakiem. Ale wciąż tutaj na pewno Pride będzie szukał jakichś walk. Ich postaci zostały przyspieszone. 1-0-1, 1-0-1, 1-0, 1-1-1, tak hej, Pride ma przewagę w złocie. Chciałbym zobaczyć walkę drużynową u nich. Pride również bierze Smoka. Jakby nigdy nic, jest ta sytuacja, w której X-Charm również jest bardzo aktywny na mapie. Doceńmy tego zawodnika. Wczoraj jego Alistar, gdyby oczywiście wygrali, mógłby pretendować do bycia MVP, a tutaj też bardzo ładnie na mapie nam się pojawia. Kolor, to nie jest w ogóle dobre zgranie między Behave'em i Finem. Warsi również asekurował i to jest ciekawa rzecz. Baton robi Smoka. Behave dostrzega komunikat. Okej, okay, ich dżungler jest na bocie. To jest dwóch na jednego. Ale zapomnieli o tym, że Warsi tak wypełnił rolę dżunglera. Asystował swojemu drugiemu koledze z solo linii. Bardzo inteligentna rotacja ze strony Pride. W ogóle to nie było dobre zagranie od Rogue. Ostatecznie widzimy 7-2 w plejtach. Świetny early. Tak, i to jest deklasacja, jeżeli chodzi o wczesny etap rozgrywki. Również duży zastrzyk gotówki. Pamiętajmy, że dwa plejty to w zasadzie jak jedno zabójstwo. Jeżeli rozlokujemy je oczywiście tylko na jednego zawodnika, to nie zmienia faktu, że po pierwsze, super inteligentne wybory na dolną aleję w perspektywie botlane'u Sivir oraz Yumi. Druga sprawa, że potrafili to przełożyć na zabójstwo dwóch na dwóch. To też mówiliśmy, nie jest takie proste. Patrzymy teraz zresztą na indywidualne złoto. Każdy zawodnik jest do przodu? Każdy zawodnik jest do przodu, jeśli chodzi o drużynę Pride. Nawet ten gankowany non-stop kolor trzyma się świetnie. W matchupie skontrowanym, przypominamy, to była last pick Camille dla Rogue, żeby tę górną część mapy wygrać. I tam Behave spędza połowę swojego czasu. Ale na razie nie przyniosło to większych korzyści. Patrzymy dalej oczywiście. Chwaliłem, że Pride jest do przodu, że mają swoje przedmioty. Rogue również nie pozostają bez arsenału. Triforce dla Kamilki, ulepszony pasyw u Wiktora, mówiliśmy. Essence River dla Hikyu. Naprawdę jeszcze mają dużo tu do powiedzenia, lecz Baton gotowy z gankiem. Tak, i ta wieża naprawdę niskie poziomy punktów wytrzymałości, ale cały czas stoi na środkowej alei. Również selfie nie daje się wyłapać. To jest też ta moc, którą daje Rogue Esports Club. Teraz jednak teleportacja, tutaj będzie próba odegrania się.
Parshi, przerwane mu zostało to wszystko. Wejście od Selfiego, nawet flash poszedł od Niko, a więc na sam koniec dobry ruch od Rogue. Tak, i warto docenić, że Parshi również mocno poświęca się dla drużyny przy okazji tego spotkania. Rotacje na bota, rotacje na topa, teraz też teleportacją chciał wspomóc akcję swoich sojuszników. Tutaj jednak musiał naprawdę poświęcić wiele, bo i TP niedostępne, i również błysk zużyty. Było to naprawdę ryzykowne. Ciekawe spotkania mamy w Ultralidze. Jak widzimy, nie będzie tutaj stompów. Naprawdę widzieliśmy ich mało póki co. Oczywiście to jest zaledwie szóste spotkanie, ale wyrównana walka tutaj w polskiej lidze, co nas bardzo, bardzo cieszy. Będziemy wchodzili oczywiście w środkowy etap rozgrywki. Niedługo pierwsza wieża zostanie wzięta. No jest ten oficjalny sygnał, że laning phase skończone. Panowie, schodzimy z tych dżentelmeńskich pojedynków. Zaczyna się gra zespołowa. I tutaj przede wszystkim chciałem zapytać o twoją opinię. Która kompozycja pod tym fighty bardziej ci się podoba? Bo widzę Jarvana, widzę Sejuani, walki drużynowe będą. Tylko kto ma lepsze na papierze? Za chwilkę ci odpowiem, tylko zwrócę uwagę na jeden bardzo ważny aspekt. Chodzi mi o wizję. W tym momencie dużo lepiej kontrolują to, co się dzieje na mapie. Zawodnicy Pride zainwestowane naprawdę sporo w to, aby przy tej rzece kontrolować każdy aspekt rozgrywki. Trochę mniej tych czerwonych totemów ze strony RC. To prawda, ale zwłaszcza podobają mi się te głębokie Ward od Pride. Tak, rzeka to jedna rzecz, ale tam gdzieś teleportować niedługo będzie mógł Kolora. Dobrze, wiemy, co Gnar może zrobić w teamfightzie, lecz na razie to nie jest teamfight, to jest 1-3. I Hikius teleportował, żeby tutaj dać asystę sobie, jak i supportowi, ale wieża oddana w konsekwencji na widzi być musiała. Agresywna próba czterech zawodników na górnej alei. I pytanie, ile z tego wyciągnie dla siebie Pride, bo jeżeli tyle zainwestowałeś, będąc drużyną przegrywającą, musisz również pogodzić się z konsekwencjami takiego zagrania. Połowa punktów wytrzymałości wieży drugiego poziomu obita, ale również robi robotę na dole. Yashiro także 2-1, to nie jest ta wymiana, której bym oczekiwał. I teraz przede wszystkim Smok jest na mapie, czy Pride po prostu z rozpędu do niego podejdą, znaczy będzie, przepraszam, za minutę, więc jest czas, żeby się jeszcze zrecallować, to warto zaznaczyć. Przedmioty dla Cassiopei są zwłaszcza atrakcyjne, tutaj widzimy już skończoną maskę. Jaki nastakowaną łezkę! Tak, to jest dopiero 20 minuta, chcę przypomnieć. Również nie trzeba wydawać pieniędzy na buty u Cassiopei, co dzięki znanemu żartowi znacie. Jak wygląda... Podwójny zestaw przedmiotu pod Glacial Augment dla Niko. Oni są gotowi, by walczyć, ale Kolor jest po prostu kampiony. Tak, i oni gnębią po raz kolejny Kolora. Ten nic sobie z tego nie robi. Oczywiście traci błysk, ale nie wiem, czy to jest taktyka, która zapewni im w tym momencie powrót do rozgrywki. Na pewno szukają czegokolwiek, chcą się tutaj złapać. Jakiejkolwiek możliwości, aby kogoś wysforować do przodu ze swojej ekipy. To póki co się nie dzieje. Oj, bardzo ładna kombinacja. Kolor sprawia, że Finn ma tak mało HP, ten decyduje się wejść pod wieżę, zrzuca agro i znajdzie zabójstwo. Ale to oznacza oddanie Smoka, ciekawe wymiany na skroś mapy i ciekawe zagranie Kolora. I tego już Kolor nie powinien robić. Wiedział, że tutaj manipulacja agro wieży ze strony Fina jest naprawdę dobra przy okazji użycia swojej erki. Przesadził delikatnie, stracił również swoją strukturę. No ale jest kolejny Smok, drugi górski. Zwróćmy na to uwagę. Baron jest zdecydowanie łatwiejszy w tym momencie. Biegnie tu X-Champ, biegnie tu Barsi, chcą pomścić kolegę i procz na to. Nawet zainwestuje w to wszystko Erkę, niekoniecznie powinien był to zrobić. X-Charm trafi na 100% i proszę bardzo, zasmakuj tego kwiatka. I hej, to jest shutdown, a więc na sam koniec słodka odpowiedź. Pride bierze i Smoka, i jeden za jednego. I znowu Pride, mam takie wrażenie, jest ten krok do przodu, po prostu. Przede wszystkim, jeden z problemów i przyczyn porażki poprzednio, oprócz tego, że był to Anną, to nie była też ta nieudolność w braniu Barona. Teraz masz Cassiopeię i dwa górskie smoki. To ułatwia. Zdecydowanie to ułatwia i pytanie, jak zagrają właśnie wizją, za którą ich chwaliłem zresztą chwilę temu. Jeżeli przygotują tutaj sobie całkiem solidną sytuację do tego, aby kogoś wyłapać, aby zrobić sobie delikatną przewagę w zasobach, to może doprowadzić do całkiem prostego Barona. Bardzo prostego, nie tylko dlatego, że jest Cassiopeia i dwie górskie bestie, czyli Cassiopeia sama w sobie bardzo szybko robi Barona, z dwoma Mountain Drake'ami robi to jeszcze szybciej, ale również masz tyle kontroli terenu. Kiedy walka będzie dookoła ciasnego terenu, dookoła Barona, wszyscy muszą zejść na rzekę, nagle każdy miazmiat ze strony Cassiopei może być zagrożeniem. Każda kotwica od Nautilusa, każdy rozkwit od Niko.
albo jakieś pnącza, to może być wejście od Jarvana i kataklizm, tak? Tyle niesamowita liczba zasobów do wyłapania rywala, o czym mówiłeś, i kontroli terenu. Więc nie dziwię się, że Pride powoli rozstawia namiot, również ze swoją wizją dookoła górnej części rzeki. A Rogue nie robi wiele, żeby powstrzymać, bo ten ultimate był daleki od powodzenia. I Behave tak w wywiadzie pomyczowym na pewno powie: starałem się. Starałem się coś zrobić. Chciałem coś zrobić, ale tak naprawdę nic z tego nie wynika. Tyle prób, tyle szukania jakiejś okazji, ale póki co ja nie mogę zaliczyć jego występu jako pozytywny. I rozumiem, że wierzę, że Sivir będzie bezpiecznym carry, że Victor zadba sam o siebie, ale jak najbardziej jestem na tak z kampieniem dla Camille. Tak, to jest jak najbardziej opłacalna strategia, po prostu rezultaty nie są zbytnio imponujące. Więc nie w teorii, a w praktyce tak sobie to wszystko wyszło. I tak Bright zacznie atakować na Shora. Niekoniecznie będą starali się go skończyć, bardziej będą testowali, jak wy na to zareagujecie. Będą sprawdzali czujność Rogue, czy czasem nie została uśpiona. No tak, szczególnie, że tu już Hikyu schodził wraz z Raxos z górnej alei, również zmieszał tam selfie. Oni zdają sobie sprawę, że ten Baron wisi w powietrzu, ale przy okazji której z prób na pewno ta czujność zostanie delikatnie zmniejszona. Może ktoś zaryzykuje idąc po wizję, może ktoś zostanie wyłapany i to jest ta taktyka, którą wielokrotnie widzimy. Próba numer dwa. Próba numer dwa. Tym razem nie ma fajnych wardów na plecach rywali, więc kolor nie ma atrakcyjnej lokalizacji, by się steleportować. A przepraszam, to była wizja Rogue. Ej, patrz na to! To spada tak szybko, że Rogue po prostu nie spodziewało się. Zamknięty Behave. Czy będzie w ogóle próba na kradzież? Jest wzięty baton! Jest wzięty baton! Jest wzięty Pride! Co się wyprawia? Co Marcin tutaj wyczarował? Jeszcze do przodu Finn i Pride natychmiast w ucieczkę, lecz pogoń. Hikyu, kolejne ataki. Nie złapie już więcej nikogo, co więcej. Poszedł za daleko, lecz Tapor zmyli wszystkich. I nagle mamy grę zupełnie inną, Rajon. O 180 stopni odwraca się. Selfie robi swoje. Co tu się do diaska wydarzyło? Cierpienia młodego batona na naszych ekranach. Ten jungler naprawdę szlifował każdy element wczesnego etapu rozgrywki. Później przyszedł pan Behave, ten, który tak naprawdę nie mógł zaliczyć swojego early game'u do pozytywnych, a po prostu przyszedł, ukradł i został bohaterem. I tak się starali. I tak się napocili. I cały i dzień. I tak kombinowali. I to wszystko w piach. Smutna to jest historia. Naprawdę, bo ja chciałbym zobaczyć alternatywną wersję tej gry, w której Behave tego nie robi. I może Pride. Moglibyśmy zastanawiać się, czy tutaj pokonają w łatwym meczu rywali. Ale to czemu baton wyskakuje z Baron Pita? Rozumiem, Nautilus flaszuje przez ścianę, by zatrzymać rywala. Rozumiem, nawet gdyby zrobiła to Niko z ultem. Zrobił to baton, jedyna osoba, która powinna dokładnie tam zostać i smajtować. I to jest właśnie ten moment, w którym odróżniamy dobre drużyny od tych, które nie są jeszcze tak dobre. Po prostu ta decyzyjność tutaj w kilku aspektach była bardzo wątpliwa. Oni nie musieli kończyć tego Barona. Mogli po raz kolejny pobawić się trochę z przeciwnikiem, a tak naprawdę teraz będą zastanawiali się, co tu zrobić, aby utrzymać tempo, które narzuca przeciwnik. No i co powie teraz w wywiadzie po meczowym Behave? Oj, baton. Kolejna próba nieudana. Jakieś ze dodatkowe pytania, bo spieszy się na trening. A trening smajtów go nie obowiązuje, albo przynajmniej zaliczył go na piątkę z plusem, bo naprawdę 2-1-3. Tak, gdyby nie Marcin, tak, tadam. Wszystko byłoby pograne. I jest próba podejścia pod inhibitor, ale oczywiście to nie jest w żadnym stopniu możliwe. Rogue Esports Club, możemy powiedzieć, że pierwszy raz zaczęło krwawić w Ultralidze. Jeżeli wygrają, nie będziemy do tego przykładać tak wielkiego znaczenia z perspektywy całego sezonu. Ale możemy już wyciągać pierwsze wnioski i patrzę tutaj na kilka ciekawych zespołów, jakie mamy w stawce. Rogue Esports Club nie będzie się przejeżdżać po przeciwnikach za każdym razem. Jest tutaj szansa na urwanie punktów. Albo może to Pride jest takie dobre. To jest, wiesz, na sam koniec zaimponowali. Są drużyną, która może zrobić 0-2, a realnie będę miło ich wspominał pierwszą kolejkę, bo dopóki nie przegrywają, to wygrywają. I jakkolwiek łopatologicznie to brzmi, to ma jest w tym dużo sensu dla Pride, że drużyna, która ty została świeżo uformowana, mówiliśmy, że dajemy, albo ja sugerowałem, że dajemy, a przymrużymy
przymrużymy oko na Rogue ze względu na to, jak świeżo zostali usłożeni, tak Pride też nie ma wielu miesięcy ćwiczeń. Tak. Też dla nich screamy zaczęły się mniej więcej 2 tygodnie temu. I grają całkiem nieźle. Tu jest granie, tu jest komunikacja, tu pewne rzeczy przebijają. Jest to drużyna, która może zrobić 0-2, a jednocześnie pokazać, że potężny kandydat będzie to na playoffy. I zobaczmy, jak wiele zmienił ten Baron. Na pewno wrócili do gry zawodnicy Rogue. To już nie jest taka totalna ofensywa ze strony Pride. Ale to też nie jest moment, w którym moglibyśmy powiedzieć, bramy naszego Nexusa stoją otworem. W żadnym wypadku. A Rogue Esports Club na pewno będzie chciał to rozegrać całkiem spokojnie. A może najpierw drugi smog dla nich, może dopiero podejście pod kolejnego Nashora, więc widać, że Pride jest wytrącany z rytmu, bo gra i tak zharmonizowaną rozgrywkę. Wiemy, którą linię atakujemy, wiemy, którą osłaniamy, wiemy, gdzie robimy wizję, szukamy okazji, nie udało się, trudno, próbujemy kolejnej, bierzemy Nashora, robimy tam presję, bam, prawie go wzięliśmy. I teraz zupełnie widać, że jakby morale spadły. Zdecydowanie spadły, ale za to Behave, myślę, że będzie inaczej postrzegany już w tym spotkaniu. Zdecydowanie zmienił ocenę, jaką moglibyśmy wystawić w naszych oczach za tak. To jedno zagranie. Oczywiście. To jest ten rzut przez pół boiska za 3 punkty, które zmieniają wynik meczu. Behave najpierw eliminuje konkurenta do smajtowania, a potem oczywiście, mając monopol na ten summoner spell, po prostu sprzątnął sprzed nosa Barona. Trzeba przyznać, że w tej gorącej chwili zachował przytomność umysłu, ale to jest Behave. Pamiętajmy o tym, że nie jest dżungler wzięty z choinki. Jest mistrzem Ultraligi sezonu zerowego w Illuminar Gaming. Reprezentował ważne polskie drużyny. Teraz reprezentuje chyba swoim najważniejszym etapie kariery Rogue. Baton! No właśnie. Nie o Batonie, a o Hikyu chciałbym powiedzieć, bo trochę nam przespał. Te pierwsze 30 minut w zasadzie, ale to normalne, będąc Sivir, trochę być może więcej oczekiwałem tutaj obijania z ich strony podczas fazy liniowania. Może powinni trochę bardziej uprzykrzyć życie duetowi Yashiro X-Charm, ale jak spojrzysz na jego ekwipunek, powoli dochodzi do 3 przedmiotów i to jest już Sivir, która może pogrozić palcem, także jeżeli zapomnieliście o jego obecności, to zaraz być może będzie okazja do tego, aby sobie po prostu o nim przypomnieć. I też pamiętajmy, nie tylko na linii Kamil wygrywa, ale w tej bitwie skalowania, zwłaszcza na tej bocznej linii, Kamil będzie silniejsza. Tak jest powód, dla którego kolor oddaje tyle przestrzeni. Rogue może wygrać tutaj również na split pushu, nie zapominajmy o tym. Więc jak Gnar może pokonać w ogóle Kamil właśnie w walkach drużynowych? Wydaje mi się, że gdy jeden i drugi steleportuje, więcej oczekujesz od naszego brakującego ogniwa Ewolucja, brakującym ogniwem Pride. Może za moment być Warsi. Dobry flash, dobra Zonia. Finn skakuje daleko, ten również. Tolek, piękna akrobacja w locie ze stopwatchem. Pride próbuje się bronić. Faktycznie ultimate defensywnie. Nawet mamy shutdown na Behave'ie. Lecz Rogue w gazie. Co więcej, Yumi odpala ostatni rozdział swojej książki. Za moment ktoś będzie zatrzymany. Będzie to po prostu martwy Baton. I mimo stawiania oporu, Pride nie wychodzi na tym dobrze. Jeden za jednego, ale widzimy, po której stronie jest dużo więcej ofiar. Kto jest bardziej obity w tej sytuacji. Także Rogue może sobie pozwolić na wzięcie tego smoka, również selfie, przepchnął środkową aleję. Został pingowany powoli Baron, dlatego to będzie ten kolejny rozdział książki, czyli pojedynku Pride kontra Rogue Esports Club. No właśnie, nie było to zwycięstwo na zasadzie wow, 5-3, 5-2, 1-1. Ale kto wziął smoka, widzimy. Kto teraz może zrecallować i przygotować się na rozstawienie przy Nashorze? Też będziemy zaraz to oglądać. Także ważne przedmioty w tym momencie już w ekwipunach Rogue Esports Club. Mówiłeś o Sivir, nie zapominajmy o tym, że Wiktor też jest potężnym magiem w późnych etapach rozgrywki, a zwłaszcza z czapką na głowie, a Pride próbował zaskoczyć. Podoba mi się ta próba i nie byli daleko. Cassiopeia robi swoje, ale również spin! Czysta precyzja w tych ciosach, jeszcze jedne haki, X-Charm będzie po prostu martwy. Proszę bardzo, Finn, szuka triple killa, nie? Zadowoli się wilkami, bo wie, że Nashorem również zadowolą się za moment. Wczoraj serce skradnął selfie, jeżeli chodzi o MVP, ale myślę, że Finn w tym momencie zaznaczył swoją obecność, mógł się czuć delikatnie obrabowany, ale tutaj bardzo ciężko pracuje na to, aby również zgarnąć te punkty na swoje konto. I wygląda na to, że nikt Sprite nie będzie niepokoić rywali.
No i sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje i ta drużyna już się wydaje, że jakiś drugi oddech może złapała, ale natychmiastowo dostają zadyszki i Rogue chcą utrzymać ten bezdech u rywali. Teleportują dla samego tempa, nie chcą tracić czas na podróżowanie po Summoner's Rift, chcą wykorzystać wielką falę creepów i ewentualnie dajwować, lecz Baton myśli o kontrze. Tak, samotnie załatwił im tego Barona, teraz jednak do spółki z całą drużyną będą chcieli powalczyć. Jest dobra flanka od Batona, próbują wyłapać Selfiego. Selfie jest w tym momencie całkiem bezpieczny, za to Ofini tego nie możemy powiedzieć, chociaż to on odwraca się ze swoimi ostrzami, również atakuje Selfie. Od boku Behave wrzuca swoją R-kę i to jest po raz kolejny problem dla Pride. W żadnym stopniu nie postawili oporu, ba! Nawet tutaj Garden Jane spalony i próbuje jeszcze odratować drużynę, lecz Litwin padnie, Polak obok niego z bota również. Wygląda na to, że Pride 0-2 start. Pokazali nam parę plusów, pokazali nam parę zagrań, pokazali przede wszystkim dobre early game'y, ale gdy waga spotkania jest najwyższa, wszystko się załamuje. No i jak bolesne musi być to 0-2, kiedy widzimy styl, w jakim przegrywają zawodnicy Pride. To był dobry tydzień dla nich. To była dobra kolejka, ale co z tego, skoro żadnych punktów nie zapiszemy na ich koncie? A to prawda i na sam koniec nie punkty stylu, nasze...